możemy. Zaczynajmy w imię Boże. To. Dokładnie. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na spotkaniu zorganizowanym przez Klub imienia Romana Dmowskiego. Pierwszym w Kutnie, zorganizowanym przez nasz klub. I gościem dzisiaj będzie osoba, której chyba nie muszę przedstawiać, czyli pan Stanisław Michalkiewicz. Witamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja chciałem podziękować również za wsparcie, które zostało nam udzielone przy organizacji tego spotkania i tutaj kutnowskim konfederatom i panu Robertowi Feliniakowi tutaj, który bardzo nam też pomógł tutaj, jeśli chodzi o takie kwestie organizacyjne. Ja nie będę tutaj dużo mówił, natomiast ponieważ tutaj nasz oddział w Kutnie dopiero raczkuje, dopiero zaczyna się formować, więc ja jak najbardziej zachęcam do zaangażowania się w nasze działania. Tutaj po spotkaniu jakoś ja będę tych informacji udzielał takich technicznych, natomiast oczywiście zachęcam do współtworzenia tego tutaj na terenie Kutna. Jeśli ktoś jest spoza Kutna, to oczywiście w innych miejscach. Z kwestii takich jeszcze techniczno-organizacyjnych będzie chodziła po sali taka tutaj lista kontaktowa, żebyście Państwo mogli zostawić adresy e-mailowe i będziemy informować o dalszych tego typu spotkaniach i może jeszcze nie tylko, również innego rodzaju przedsięwzięciach. No i będzie też puszka, można się po prostu do kosztów, które no ponieśliśmy tego spotkania, jakoś dorzucić. A tematem dzisiejszego spotkania będzie Polska po wyborach. Jesteśmy jeszcze w trakcie takiego galimatiasu powyborczego. Jeszcze nie wszystko jest wiadome i tutaj swoimi refleksjami podzieli się nasz gość. Ja już nie przedłużam, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję klubowi imienia Romana Dmowskiego za uprzejme zaproszenie. Wszystkim, którzy się przyczynili do tego, żeby to spotkanie doszło do skutku, też dziękuję. No i Państwu dziękuję za obecność. Już tutaj temat został podany, więc ja tylko proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg, że ja najpierw powiem to, co mam do powiedzenia, a potem Państwo zabierzecie głos i ja się będę odnosił do tego, co Państwo powiecie, jeśli oczywiście potrafię. Więc zaczynam. Proszę Państwa, odbyły się ponad 2 tygodnie temu wybory parlamentarne, które przyniosły, właściwie nie przyniosły rozstrzygnięcia jakiegoś zdecydowanego, dlatego że wprawdzie frekwencja wyborcza była wysoka, stosunkowo jak na Garbatego oczywiście, taka najwyższa od 1989 roku i ugrupowania, można powiedzieć, te dominujące na politycznej scenie, a więc Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy koalicja, tam Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica i Koalicja Obywatelska zachęcały, i Lewica też, zachęcały do głosowania, nawet niektórzy biskupi zachęcali do głosowania, to rzeczywiście ta zachęta padła na podatny grunt, frekwencja była wyższa, ale ku zaskoczeniu chyba kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości nie przełożyła się ona na wynik Prawa i Sprawiedliwości w mandatach, bo PiS, znaczy Zjednoczona Prawica, uzyskała taką samą liczbę mandatów w Sejmie, jaką miała, 235 mandatów. Czyli ani o jeden mandat się nie zwiększył stan posiadania w Sejmie, natomiast w Senacie Prawo i Sprawiedliwość utraciło większość. To nie jest jakaś tam z punktu widzenia rządu tragedia, ale ma to pewne znaczenie, dlatego że Senat zdominowany przez ugrupowania opozycyjne z całą pewnością będzie robił obstrukcję tak zwaną różnych ustawodawczych inicjatyw rządowych. Senat ma 30 dni na ustosunkowanie się do ustaw przekazanych mu przez Sejm.
No i jeśli by chciał obstrukcję przeprowadzić, no to wystarczy, że odczeka 28 dni i 28 dnia zaprezentuje tyle poprawek, że to z tego wyjdzie całkiem inna ustawa. Większość rządowa w Sejmie ją odrzuci. To ma wystarczającą liczbę posłów. Co prawda tylko czterech ponad większość bezwzględną, więc to nie jest przewaga duża. No, ale już nie będą możliwe takie sytuacje, że ustawy były przepychane w ciągu 24 godzin, to znaczy odbywały się w ciągu 24 godzin trzy czytania w Sejmie, prezentacja w Senacie i prezydent podpisywał. Takie sytuacje już się zdarzały nie będą, ale powiadam, to nie jest specjalnie groźne dla rządu. Natomiast jest pewien problem, mianowicie w tej stosunkowo niskiej przewadze. Otóż po wyborach przy takiej zewnętrznej prezentacji koalicji tej Zjednoczonej Prawicy jako monolitu ujawniły się jednak zgrzyty, no bo zaktywizowali się pozostali uczestnicy koalicji, to znaczy pan Zbigniew Ziobro, który jest liderem Solidarnej Polski, 18 mandatów, no i pobożny wicepremier Gowin, który jest liderem drugiej frakcji w tej Zjednoczonej Prawicy. Ona tak często zmieniała nazwę, że nawet nie wiem, jak się aktualnie nazywa. Być może, że tam róbmy sobie na rękę albo jakoś tak. No i on też ma 17 mandatów, więc jeżeli oni jakieś żądania przedstawili, to znaczy pan Zbigniew Ziobro w szczególności, uzależnił poparcie dla kandydatury Mateusza Morawieckiego na premiera od spełnienia pewnych tutaj swoich dezyderatów. No i rzeczywiście Biuro Polityczne Prawa i Sprawiedliwości chyba się uwzględniło te dezyderaty Zbigniewa Ziobry, rozwiązanie kompromisowe przyjmując, że zostanie reaktywowane Ministerstwo Zasobów Narodowych, tam dawne Ministerstwo Skarbu Państwa, które znowu przejmie od premiera kompetencje w zakresie zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Jak Państwo pamiętacie, pani premier Beata Szydło te kompetencje wyjęła z zakresu Ministerstwa Skarbu Państwa. W ogóle to ministerstwo zostało zlikwidowane, no ale teraz jest reaktywowane kompromisowe stanowisko. Wyraża się w tym, że prawdopodobnie na jego czele stanie pan Sasin, który nie jest identyfikowany z panem Zbigniewem Ziobro, no ale kompetencja premiera Morawieckiego została w ten sposób, czy zostanie w ten sposób uszczuplona, co jest pewnym sukcesem Zbigniewa Ziobry, bo on rywalizuje o zakres władzy z panem premierem. Proszę państwa, co to oznacza? Ano oznacza, że już teraz rozpoczęła się od razu, rozpoczęła się w łonie Prawa i Sprawiedliwości, czy w łonie tej koalicji rządowej, rozpoczęła się walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński jest niekwestionowanym przywódcą Prawa i Sprawiedliwości i tej całej koalicji, ale o ile jeszcze kilka lat temu taką cezurę ustanawiał na rok 2027, to od jakiegoś półtora roku tę cezurę przesunął na rok 2023, a więc rok zakończenia tej następnej kadencji Sejmu. To oczywiście stwarza zupełnie nową sytuację dla ugrupowań uczestniczących w tej koalicji, dlatego że no, jeżeli Jarosław Kaczyński przejdzie na polityczną emeryturę, a jakby nawet, co nie daj Boże, się przeziębił wcześniej, no to będzie to poważny egzamin spoistości dla całej tej koalicji. Bardzo możliwe, że rozpoczną się wtedy walki diadochów o tę schedę po Jarosławie Kaczyńskim. No i do czego doprowadzą, tego nie wiemy. W każdym razie coś takiego już się pojawiło. Symptomy czegoś takiego już się pojawiły. Drugi komitet wyborczy, Koalicja Obywatelska, czyli Platforma Obywatelska z satelitami.
można uznać ten komitet za największego przegranego w tych wyborach, dlatego że Koalicja Obywatelska uzyskała wynik bardzo różniący się od własnych oczekiwań, które prezentowała. No i nie tylko nie udało się zdominować w Sejmie Prawa i Sprawiedliwości, ale jeszcze w dodatku ten wynik okazał się gorszy od spodziewanego ze względu na bardzo dobry wynik Lewicy, stosunkowo dobry wynik Lewicy, bo jak mówię, Prawo i Sprawiedliwość nie zwiększyło swojego stanu posiadania w Sejmie. To nie Prawo i Sprawiedliwość odebrało Platformie Obywatelskiej te mandaty i te procenty, tylko Lewica. Więc od razu w Platformie Obywatelskiej rozpoczęła się dintojra, bo to Państwo wiecie, sukces ma wielu ojców, a klęska jest sierotą. W związku z tym za tego głównego winowajcę tej klęski został uznany pan Grzegorz Schetyna, który i wcześniej tam miał rozmaitych przeciwników, pretendentów do zajęcia funkcji przewodniczącego klubów. Tam jest taki poseł Pupka, on się nazywa trochę inaczej, ale to nieważne. Tam poseł Łajza, poseł Pupka, takie o, prawodawcy tacy są. No i tam dintojra rozgorzała, w wyniku której dzisiaj spotkałem się z taką opinią, że Grzegorz Schetyna być może jest za silny, żeby go obalić, ale jest za słaby, żeby w tej sytuacji rządził Platformą Obywatelską, co pokazuje, że Platforma Obywatelska może stać się dla Grzegorza Schetyny formacją niesterowną. No, to nie znaczy, że dla nikogo nie będzie formacją sterowną, bo może się okazać formacją sterowną dla Donalda Tuska. Donald Tusk jak na razie siedzi cicho, ale to nie znaczy, że już się pogodził z tym, czy w ogóle zamierza przejść na polityczną emeryturę. Jemu coś takiego proponowano, przewodnictwo Europejskiej Partii Ludowej, ale to ja, jakby mnie ktoś takiego, coś takiego zaproponował, to bym tylko wzruszył ramionami na taką propozycję, bo to nie jest żadne stanowisko prestiżowe, natomiast stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest jak najbardziej prestiżowe. Więc wydaje mi się, że Donald Tusk powalczy o stanowisko prezydenta państwa już za 7 miesięcy, bo to w maju, do 20 chyba 9 maja muszą się odbyć wybory prezydenckie. W związku z tym Donald Tusk chyba weźmie w nich udział. Takim dodatkowym symptomem tego, że coś takiego się szykuje, jest książka, którą on napisał pod tytułem Szczerze. No to do tej pory nie szczerze było, no to już mniejsza o to, z obfitości serca usta mówią, której premiera została ustanowiona na 12 grudnia przez spółkę Agora, która jest wydawcą tej książki, więc widać wyraźnie, jakiego potężnego dopalacza na sam początek kampanii zyskał Donald Tusk. Myślę, że to nie jest jedyny dopalacz, bo ewentualne zwycięstwo Donalda Tuska w wyborach prezydenckich oznaczałoby, że Niemcy odzyskują część wpływu politycznego w Polsce. Bo to nasza złota pani szczególnie sobie upodobała w Donaldzie Tusku i myślę, że ma jakieś plany co do niego i co do tego, jak tutaj z Polską będziemy pogrywali, znaczy Niemcy jak będą z Polską pogrywali. I takim wstępem do odzyskania tego wpływu politycznego jest właśnie zwycięstwo Donalda Tuska, ewentualne zwycięstwo Donalda Tuska w wyborach prezydenckich. Proszę Państwa, dlaczego obóz dobrej zmiany wyraźnie faworyzował lewicę w tej kampanii? Chociaż tam jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, czyli komuna, z sodomitami i gomorytami, no to przecież, a tu nie, bo oni prawie nie wychodzili ze studiów rządowej telewizji, a to co prawda na swój sposób byli faworyzowani, ale w środowisku dziennikarskim mówi się dobrze czy źle, byle z nazwiskiem.
najgorzej, jak się nic nie mówi, a nawet jak się mówi źle, to już jest dobrze, bo przynajmniej publiczność wie, że ktoś taki istnieje. Natomiast jak się nic nie mówi, no to nie wie i tyle. Proszę Państwa, myślę, że nie był to wypadek przy pracy, tylko to było w tym racjonalne jądro. Ja uważam Jarosława Kaczyńskiego za wirtuoza intrygi. Co prawda niestety takiego, który bardzo często, nawet prawie zawsze, potyka się na końcu o własne nogi. Ale wirtuoz intrygi. Dlaczego, krótko mówiąc, lewica była faworyzowana? Dlatego, że ona odbierała wiatr z żagli Platformie Obywatelskiej. Prawu i Sprawiedliwości nie, bo wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie będą głosowali ani na lewicę, ani na sodomitów, nikogo takiego. Natomiast wyborcy Platformy Obywatelskiej mogą się wahać i się zawahali. Tym bardziej, że lewica odebrała Platformie wiatr z żagli, przelicytowując ją zarówno w demagogii socjalnej, jak i w demagogii obyczajowej. I właściwie Platforma Obywatelska nie potrafiła w rezultacie przedstawić żadnego oryginalnego pomysłu na państwo. Prezentowała taki toporny, schematyczny antypis. No to widać, że to... Ja to się w ogóle dziwię, że ktokolwiek na Platformę Obywatelską głosował, bo to naprawdę w tej sytuacji to widać było, że o ile tam lewica cokolwiek by o niej nie powiedzieć, to nie jest moja sympatia, ale coś tam przedstawiła, to Platforma nie przedstawiła właściwie nic. Tylko no chcemy wrócić do władzy, bo chcemy pysk umoczyć w melasie. No to jest, oczywiście jest to powód, ale czy wystarczający, żeby na taką formację głosować? O lewicy już mówiłem. Kolejny, lewica moim zdaniem jest największym wygranym tych wyborów. Następnym komitetem, który uzyskał kolejny wynik, to jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Polskie Stronnictwo Ludowe udowodniło, że posiada, po raz kolejny udowodniło, że posiada aparat wyborczy, który jest zdyscyplinowany i zapewnia mu, nie może jakiś oszołomiający wynik, ale zawsze zapewnia mu przedostanie się do Sejmu. Dlaczego? Proszę Państwa, od czasów komuny zwolennicy i członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeszcze wtedy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, obsadzili wszystkie możliwe posady w sektorze publicznym. No i wiedzą, że dopóki PSL jest w Sejmie, to te posady są bezpieczne. Tam nie ma żadnych ideologicznych motywacji, tylko walka o byt w najjaskrawszych przejawach, bo jeżeli to PSL ma wpływy głównie w gminach wiejskich i w małych miasteczkach, no tam jaka jest sytuacja? No jeżeli ktoś tam ma dom w takiej miejscowości i kawałek pola, no to gdzie pójdzie? Prawda? Musi tam korzystać z jakiejś synekury w sektorze publicznym i dopóki PSL jest w Sejmie, to ta synekura jest bezpieczna. Tym bardziej, że tu Zosia, Franek, Józio akurat kończą studia w Wyższej Szkole Gotowania na Gazie. No i trzeba coś pomyśleć o jakiejś przyszłości dla nich. No i to jest podstawa sukcesu Polskiego Stronnictwa Ludowego, które w dodatku od lat prezentuje się jako taki swoisty gołąbek pokoju, że oni ze wszystkimi tutaj się chcieliby pogodzić i tak dalej. W związku z tym PSL ma 100% zdolność koalicyjną i wprowadził do Sejmu 30 posłów. I kolejnym komitetem, który będzie miał reprezentację parlamentarną, jest Konfederacja. Konfederacja jest też takim koalicją, można powiedzieć, porozumieniem trzech ugrupowań. Partii Wolność Korwin-Mikke, Ruchu Narodowego i Grzegorza Brauna, który prezentuje bardzo taki najpobożniejszą frakcję, powiedziałbym. Ja go będę zachęcał, żeby, bo on tak ma zwyczaj, że rozpoczyna wszystkie swoje przemówienia taką inwokacją szczęść Boże, ale to jest bardzo ekumeniczna inwokacja, bo nie wiadomo, o jakiego Boga chodzi. No,
No więc ja będę go przekonywał, żeby te przemówienia sejmowe swoje rozpoczynał od innej inwokacji, mianowicie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wyobrażacie sobie Państwo, jaką furię będzie to wzbudzało na lewicy tych wszystkich osobistych wrogów Pana Boga Jezusa Chrystusa. Myślę, że warto to przetestować takie, że już poseł korzysta z immunitetu, nikt mu nie może zabronić przemawiać w taki sposób, jak chce. W związku z tym może być, tu takie mogą być zabawne momenty. To zresztą nie ja dlatego tak będę go przekonywał, bo przypomina mi się taka anegdotka, była w Polsce, to zresztą prawdziwa, była w Polsce taka rodzina Stępowskich, bardzo filosemicka. Ten Stanisław Stępowski, który tam był ami Marii Dąbrowskiej, tej pisarki, jeszcze przed wojną wchodził do jakiegoś sklepu, to pytał, czy to jest sklep chrześcijański. No to właściciel mówi, ależ tak, naturalnie. Mówi, to bardzo przepraszam, bo ja kupuję tylko u Żydów. No i jego ojciec miał majątek na Podolu. I jako właśnie też filosemita zatrudniał tam ekonoma Żyda, takiego rządcę. No i jak coś tam w polu nie wyszło, albo na folwarku, to stary pan Stępowski wzywał tego rządcę do kancelarii i surowym tonem mówił mu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I ten, czując się winnym, zdejmował czapkę i mówił, no niech będzie. Także jak Państwo widzicie, ma to również taką tradycję. Konfederacja wprowadziła 11 posłów, chociaż nie rokowano jej w ogóle przejścia przez tą zaporową klauzulę 5%. Przeszła z powodzeniem ku nie tylko ku zdziwieniu i powiem zgorszeniu nie tylko wszystkich pozostałych 4 komitetów, ale nawet to zgorszenie dało rezonans zagraniczny. O czym za chwilę. Proszę Państwa, to jest charakterystyczne, że Konfederacja została uznana za wroga właściwie przez wszystkie 4 komitety wyborcze, które w tych wyborach startowały. Dlaczego? Proszę Państwa, warto się zatrzymać chwilę nad przekazem, jaki te 4 komitety wyborcze wyborcom prezentowały. Otóż one się licytowały między sobą, który wyda więcej naszych pieniędzy. No, który wyda na nas więcej naszych pieniędzy. Tymczasem Konfederacja zaprezentowała zupełnie inny przekaz. Nie będzie wydawała na nas naszych pieniędzy, ale nie będzie nam ich odbierała. Każdy będzie wydawał swoje na siebie. To jest zupełnie inny model państwa. Zupełnie inny model państwa. No i te ugrupowania, które się musiały jakoś skonfrontować z tą inną wizją państwa, uznały ją najwyraźniej za niebezpieczną dla siebie. Za niebezpieczną dla siebie. I Konfederacja została uznana za wroga. Co więcej, ona tym wrogiem obiektywnie jest. Ona tym wrogiem obiektywnie jest, dlatego że no właśnie na skutek zaprezentowania całkiem odmiennej wizji państwa. No i to zgorszenie wynikiem w ogóle przedostaniem się Konfederacji do Sejmu ma swój rezonans za granicą. Pan profesor Jan Hartmann zaraz po tym wyraził głębokie zaniepokojenie, że do Sejmu się dostały takie typy jak Korwin-Mikke, jak Braun, jak Winnicki, jak Bosak. I to jest zaniepokojenie, które potem zresztą ponowił nowy ambasador Izraela w Warszawie, pan Ben Zwi, że to oznacza, że w Polsce faszyzm podnosi głowę. Były dwa takie nurty, można powiedzieć, kompromitowania Konfederacji, ale krytyki Konfederacji. Jeden nurt to ten, że to faszyzm podnosi głowę, ale to była taka propaganda na zagranicę. Natomiast propaganda na użytek wyznawców Prawa i Sprawiedliwości to była taka, że to ruscy agenci są.
że to ruscy agenci. No, tu pan Sakiewicz bardzo się napracował nad tym przekazem, ale nie tylko on, bo pan Antoni Macierewicz poszedł jeszcze dalej, mówiąc, że Konfederacja nie reprezentuje narodu polskiego. No to akurat prawda, bo na Konfederację głosowało tam trochę więcej jak 1 200 000 obywateli, no ale na Antoniego Macierewicza tylko 30 tysięcy. To on tym bardziej nie reprezentuje narodu polskiego, bo reszta narodu polskiego na niego nie głosowała. No to myślę, że trochę skromności mu nie zaszkodziło, zwłaszcza po tym, jak go naczelnik państwa podczas głębokiej rekonstrukcji rządu spuścił z wodą. Mówię, skromności by nikomu nie zaszkodziło trochę więcej. Proszę państwa, dlaczego jeszcze jest jeden powód, dla którego pan ambasador Bencwi wyraził zaniepokojenie. No tam faszyst to jest oczywiście taki słowobij, to taki pretekst, ale tak naprawdę to dlaczego? A tak naprawdę to dlatego, że zaprezentowanie tej odmiennej wizji państwa, zaprezentowanie przez Konfederację tej odmiennej wizji państwa jest niebezpieczne również dla lichwiarskiej międzynarodówki. Bo co kocha lichwiarska międzynarodówka? Kogo kocha? No, kocha rządy wrażliwe społecznie, które wydają jak najwięcej pieniędzy na to, żeby obywatelom przychylić nieba. No i z podatków to oczywiście nie wystarcza, więc rządy mają permanentny deficyt budżetowy. Akurat na przyszły rok to pan premier Morawiecki zapowiedział, że nie będzie, ale to do tego zaraz wrócimy. Wyjaśnimy te tajemnice tego sukcesu. No i jeżeli rządy mają deficyty budżetowe i muszą je pokrywać z pożyczania pieniędzy u lichwiarskiej międzynarodówki, to lichwiarska międzynarodówka ma z tego tytułu bardzo wymierne korzyści. Mianowicie zarabia na tym, że te rządy muszą obsługiwać dług publiczny. To znaczy płacić procenty. I jakie to są duże sumy, proszę państwa. Dla porównania, takie jeszcze z okresu, kiedy tam rząd się nie kamuflował z tym, tylko szedł na całość, mówię o roku 2012. W roku 2012 koszty obsługi długu publicznego przekroczyły 43 miliardy złotych. Rok później, w 2013, już przekroczyły 50 miliardów złotych. Czy to dużo, czy mało? No, dla porównania. Prezydent Komorowski w 2014 roku podpisał taki 10-letni program modernizacji sił zbrojnych. I państwo miało wydać na to w ciągu 10 lat 140 miliardów złotych, czyli średnio 14 miliardów złotych rocznie. A tutaj same koszty obsługi długu publicznego to było 50 miliardów złotych rocznie. To są takie proporcje. Więc nic dziwnego, że lichwiarska międzynarodówka kocha rządy wrażliwe społecznie, a takich ugrupowań jak Konfederacja to nienawidzi. Dlatego, że w perspektywie, gdyby to ta tendencja okazała się zaraźliwa, no to by mogło doprowadzić w perspektywie jakichś 10 lat do gwałtownego obniżenia zarobków czy zysków lichwiarskiej międzynarodówki. A warto pamiętać, że rządy wrażliwe społecznie, zaciągając dług publiczny, tak naprawdę sprzedają nas, obywateli, w niewolę lichwiarskiej międzynarodówce. Bo jakie zabezpieczenie daje rząd, jak pożycza tam pieniądze? Przecież na piękne oczy mu nie pożyczą. Rząd zastawia dochody z przyszłych podatków, czyli nasze dochody zastawia. No to sprzedaje nas w niewolę. Taka jest odwrotna strona wrażliwości społecznej. No i dobrze by było, gdyby ta świadomość tego faktu się trochę bardziej w społeczeństwie polskim upowszechniła, bo bardzo wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy. Bo to, no i głosuje tak, jak mu tam serce dyktuje, prawda? A nie głowa. A prymas Wyszyński mówił, że głowa jest wyżej niż serce.
Chyba że się leży plackiem, no to wtedy jest na tym samym poziomie, a jak się stoi, to głowa jest wyżej niż serce. Proszę Państwa, taki mamy tutaj wynik tych wyborów. Jeszcze wrócę na chwilę do tajemnicy zrównoważonego budżetu. No muszę tutaj powiedzieć tak, że rząd zamierza zlikwidować w przyszłym roku otwarte fundusze emerytalne i przekształcić te otwarte fundusze emerytalne w tak zwane indywidualne konta, których właścicielami już na pewno będą właściciele tych kont. Ale na pewno to wszyscy umrzemy. Żeby to Państwu bliżej objaśnić, to muszę się odwołać do takiego wydarzenia w 1997 roku, jak ta reforma ubezpieczeń społecznych wchodziła w życie, kiedy tam pierwszy filar, drugi filar, trzeci filar wprowadzono, zostałem zaproszony do telewizji w Łodzi na taką debatę. No i tam byli pan profesor Hausner, pani minister Lewicka, pani Ewa Tomaszewska, która akurat została posłanką Akcji Wyborczej Solidarność, no i ja. I oni, ta trójka, jako tacy pierwszorzędni fachowcy, tam się przerzucają, pierwszy filar, drugi filar, trzeci, ja tak siedziałem i tam się nie odzywałem. Wreszcie ta pani redaktor się nade mną zlitowała, mówi mu, pan by chciał coś powiedzieć. Ja mówię, powiedzieć to bym nic nie chciał, natomiast chciałbym skorzystać z tego, że jest tutaj wśród nas pani Ewa Tomaszewska, ja ją znam jako uczciwą kobietę i chciałbym ją o coś zapytać, bo ona nam powie prawdę. No więc pani Tomaszewska pokraśniała z zadowolenia, że taką dostała recenzję ode mnie, a ta pani redaktor mówi, to proszę, niech pan pyta. Ja mówię, pani Ewo, kto będzie właścicielem pieniędzy zgromadzonych na drugim filarze, czyli otwartych funduszach emerytalnych. Pani wam mówi, no ten ubezpieczony. Ja mówię, aha, to jak on na przykład wpadnie na pomysł, żeby odbyć podróż dookoła świata, przyjdzie do tego swojego funduszu, poprosi o pieniądze, to oni mu bez mruknięcia okiem wypłacą. A pani Tomaszewska powiada, no nie. Ja mówię, jak to nie? Właścicielowi jego pieniędzy na jego żądanie nie wypłacą, a pani Ewa powiada, bo każdy by tak chciał. No pewnie, że każdy by tak chciał, ale już się od razu wyjaśniło, co tu się szykuje. No i rzeczywiście nie minęło 10 lat, a Sąd Najwyższy w czerwcu 2008 roku uznał, że środki zgromadzone na otwartych funduszach emerytalnych to są fundusze publiczne. No to jak fundusze publiczne, to rząd Donalda Tuska, jak mu zabrakło pieniędzy, to wziął tam 1,5 miliarda, znaczy przepraszam, ponad 150 miliardów złotych z tych otwartych funduszy emerytalnych, dzięki czemu obniżyły się koszty w roku 2014, obniżyły się koszty obsługi długu publicznego. Ale jeszcze na tych otwartych funduszach emerytalnych zostało 167 miliardów złotych, więc całkiem sporo. No i teraz rząd zamierza przekształcić to w przyszłym roku w indywidualne konta, których właścicielami już na pewno będą ci. No to jasne. Do czasu. Proszę Państwa, ale zamierza pobrać przy tym opłatę przekształceniową w wysokości 15%, czyli 22 miliardów złotych. Od razu ukradnie na dzień dobry 22 miliardy złotych. No i to jest tajemnica zrównoważonego budżetu na przyszły rok. Ale to można zrobić tylko raz. A potem już trzeba będzie kombinować inaczej. No to co się, to indywidualne konta. No to jasne, Sąd Najwyższy, niezawisły, to od tego właśnie jest, żeby tak orzekał. No i tyle. Proszę Państwa, jak to cyganka, która wróży, to mówi, co tam być może, prawda? Co być może, co być musi, więc ja co być musi, to nie wiem, bo to trzeba by mieć zdolności profetyczne, ale co być może. Wspomniałem Państwu o takiej możliwości, że w przyszłorocznych wyborach prezydenckich będzie kandydował Donald Tusk. No, na dwoje babka wróżyła, chociaż rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach uzyskało 43 tam z kawałkiem procent głosów. I to jest chyba górna granica możliwości. Tak przynajmniej się to objawiło.
o to jest za mało, żeby Andrzej Duda z takim wynikiem wygrał wybory prezydenckie. To jest za mało, 43% to jest za mało. Proszę Państwa, tym bardziej sytuacja jest tym bardziej taka kłopotliwa dla większości rządowej, dla obozu dobrej zmiany, że w tak zwanym międzyczasie, to znaczy w nadchodzących miesiącach, mogą się objawić bardzo takie niekorzystne dla Polski skutki amerykańskiej ustawy numer 447 JUST, która dotyczy żydowskich roszczeń odnoszących się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Do tej pory ta sprawa była przemilczana i to nie tylko przez rząd dobrej zmiany, ale i przez obóz zdrady i zaprzaństwa. To znaczy nieprzejednaną opozycję, która skądś wiedziała, że nie wolno tu na ten temat ani słowa. No ale kiedy te skutki się objawią, to już tam nie będzie można ich przykryć, bo po prostu każdy je odczuje na własnej skórze. I wtedy notowania obozu rządowego i pana prezydenta Dudy osobiście mogą się pogorszyć. I w ten sposób wybory prezydenckie może wygrać Donald Tusk, tym bardziej, że jak powiadam, dostanie potężnego dopalacza ze strony tutaj Żydokomuny, no i ze strony niemieckiej, dlatego że Niemcy jego zwycięstwo w wyborach prezydenckich będą uważały i całkiem słusznie zresztą za czy przynajmniej częściowe odzyskanie niemieckiego wpływu politycznego. Jak Państwo pamiętacie, Niemcy próbowały już to robić. W grudniu 2016 roku, organizując tak zwany Ciamajdan w Warszawie. No on się tam zakończył tak, jak się zakończył, nie przyniósł przełomu, głównie dzięki Amerykanom, którzy no, tam doradzili naczelnikowi państwa, co ma zrobić. Tam w przeddzień tego Ciamajdanu przyleciał do Warszawy na kilka godzin Rudolf Giuliani, prawa ręka prezydenta Trumpa, i odbył rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. I Jarosław Kaczyński już wiedział, co ma zrobić, żeby Ciamajdan udaremnić, bo akurat na tym etapie Stany Zjednoczone nie były zainteresowane tutaj, żeby Niemcy odzyskiwały wpływ polityczny w Polsce. No ale to niezależnie od tego, prezydent Trump teraz jest w tarapatach, bo wszczęto postępowanie tam impeachmentu wobec niego, więc być może, że tutaj wykorzystają Niemcy po raz drugi tę okazję, żeby tutaj wpływy polityczne odzyskać. Proszę Państwa, co by się wtedy działo, jakby wybory prezydenckie wygrał Donald Tusk? No, jest prawie pewne, że podjąłby próbę zablokowania rządu. Prezydent ma prawo weta w stosunku do każdej ustawy, jaka wychodzi z Sejmu. W związku z tym, że Donald Tusk, nie łamiąc konstytucji, nic tam nie robiąc nadzwyczajnego, mógłby doprowadzić rząd do całkowitego zablokowania. No, rząd miałby wtedy trzy możliwości. Albo podać się do dymisji, no ale to już raz zrobił. Jarosław Kaczyński już raz to zrobił w 2007 roku. Skończyło się czym? Katastrofą wyborczą i 8-letnimi rządami Donalda Tuska, czyli Platformy Obywatelskiej. Więc nie wiem, czy przy tych notowaniach, jakie Prawo i Sprawiedliwość ma, wprawdzie zwycięstwo, ale takie mizerne, czy by się Jarosław Kaczyński zdecydował na podjęcie takiego ryzyka. No powiedzmy, żeby się nie zdecydował. To druga możliwość, to jest administrowanie kryzysem, już nie rządzenie, bo każda możliwość, tam każdy ruch by został zablokowany, tylko administrowanie kryzysem. To jest tam nawet, może być atrakcyjne, nie tyle może dla samego naczelnika państwa, co dla jego tam pretorian, bo oni cały czas pysk w melasie by trzymali przez te 4 lata, to nie jest takie pozbawione sensu i uroku. No ale to jest zapowiedź katastrofy za 4 lata. Trzecia możliwość to jest taka, że rząd podjąłby próbę zorganizowania większości
zdolnej do przełamywania weta prezydenta. Problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma w Sejmie 235 mandatów. No może tam wyłuskiwać jakichś takich tam dywersantów z innych klubów, ale to dużo, przynajmniej na początku kadencji, bo to Państwo wiecie, na początku kadencji to nie ma w Sejmie ani jednego posła niezależnego. A pod koniec kadencji to całkiem spory klub można by z tych posłów niezależnych utworzyć. Także na razie te możliwości nie będą wielkie, wyłuskiwania. W związku z tym, jeżeli by rząd chciał uzyskać większość zdolną do przełamywania weta prezydenta, no to nie ma wyjścia, musi wejść w koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. Tu dać mu Ministerstwo Rolnictwa, żeby PSL doiło Rzeczpospolitą poprzez Ministerstwo Rolnictwa, jak to zawsze tam było, bo ich tam nic więcej tam ich nie interesuje, tylko żeby tutaj, oczywiście dla dobra wsi i rolnictwa. No ale to jest za mało, bo PSL ma tylko 30 posłów, więc byłoby 265. Do większości zdolnej do przełamania weta prezydenta, ta większość wynosi 276 posłów. Brakuje jeszcze 11, akurat tylu, ile ma Konfederacja. No i wtedy przed Konfederacją otwiera się możliwość, bo dotychczas to tam może groźnie kiwać palcem w bucie i tam przemawiać i tak dalej, ale w tym momencie przed Konfederacją otwiera się możliwość uchwycenia wpływu na kształtowanie polityki państwa. Zilustruję to przykładem. W 1993 roku w Sejmie został złożony wniosek o wotum nieufności dla rządu pani Suchockiej. No i rząd nie miał większości w Sejmie, więc pan Andrzej Potocki, poseł Andrzej Potocki z Unii Demokratycznej chodził po wszystkich klubach i kołach poselskich, czy by tam nie poparlibyście rządu. No i przyszedł do siedziby koła poselskiego Unii Polityki Realnej, bo wtedy miała 4 posłów UPR. No i przypadkowo ja tam byłem. No i pyta pan Potocki, co byście chcieli za poparcie rządu? A Korwin-Mikke mówi, nic byśmy nie chcieli, tego rządu nie będziemy popierali. Ja mówię, Janusz, chcijcie czegoś. No a czego? Ja mówię, dwa warunki postawcie. Pierwszy, żeby koalicja się zgodziła i przeforsowała to, obniżenie stawki VAT-u z 22 do 7%. I drugie, żeby koalicja podpisała, że będzie głosowała za ustawą o restytucji mienia reprywatyzacyjną. No to Korwin mówi, o tak, to te warunki stawiamy. No i poseł Potocki poszedł, nie było go 5 godzin, wrócił i powiedział, odrzucamy te warunki. No to jak odrzucamy? Następnego dnia 4 posłów UPR-u głosowało przeciwko rządowi. Rząd upadł jednym głosem. Te 4 głosy mogły go uratować. Ale co się okazało, bo Janusz Lewandowski, poseł Janusz Lewandowski po tym głosowaniu z taką pretensją do nieżyjącego już posła Lecha Pruchno-Wróblewskiego mówi, no dlaczegoście głosowali przeciwko rządowi? A ten mówi, no jak to dlaczego? Odrzuciliście nasze warunki, to głosowaliśmy przeciwko rządowi. A ten mówi, jakie warunki? Okazało się, że Bronisław Geremek nie poinformował swojego koalicjanta, że takie warunki się pojawiły. No i w rezultacie rząd pani Suchockiej upadł. W 1993 roku odbyły się wybory prezydenckie i kto wrócił do władzy? SLD i PSL. SLD i PSL. Więc to, jak mówię, w polityce nie ma gniewu, są tylko interesy. I ja na przykład, najgorsze są nieproszone rady, wiecie Państwo, ale gdybym tak miał doradzać Konfederacji, to bym im doradzał, nie wchodźcie w żadną koalicję, niech was żadne stanowiska ministerialne nie uwiodą, nie wchodźcie w żadną koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, bo to byłby dla was pocałunek śmierci. Tylko jeżeli PiS-owi, rządowi zależałoby na przepchnięciu jakiejś ustawy, która by nie była oczywiście sprzeczna z linią polityczną Konfederacji, to możecie ją poprzeć, ale nie za darmo. To w takim razie, żeby wcześniej rząd przepchnął inną,
ustawę waszego pomysłu. Na przykład taką, żeby podnieść o 100% kwotę wolną od podatku w podatku dochodowym. No bo żeby zlikwidować podatek dochodowy, no to wszyscy by dostali zawału, ale to tak podnieść kwotę o 100% to może by jakoś... No i tak, a potem przy następnej ustawie, a to jeszcze o 100% tamtą podnieście i w rezultacie podatek dochodowy straciłby wszelki sens ekonomiczny i fiskalny. I tak jak to Stanisław Lem mówi, że nawet konklawę można doprowadzić do ludożerstwa, byle postępować cierpliwie i metodycznie. I właśnie takie postępowanie bym im doradzał. Bo to jest, proszę Państwa, polityka to jest ta sztuka realizowania możliwości. Taka możliwość by się pojawiła, no to trzeba by ją wykorzystać w tym kierunku, żeby stwarzać sytuacje trudno odwracalne w zakresie polityki państwa, bo raz zlikwidowany podatek bardzo trudno by było przywrócić. No bo to obywatele powiedzieli, zaraz, zaraz, to państwo mogło istnieć bez tego podatku i nic się nie działo, nie było żadnej katastrofy, to dlaczego teraz chcecie to przywrócić, prawda? To byłby sprzeciw i to nikt, żaden człowiek, który ma, czy polityk, który ma rozeznanie, nie mógłby przejść nad tym do porządku, chyba że chciałby spowodować katastrofę. Ja zresztą tego nie wykluczam, bo trochę znam Jarosława Kaczyńskiego. I on mi się nie zwierza, ale ja podejrzewam, że on bardzo starannie reżyseruje swoje odejście. Nie powiem, że upadek, ale swoje odejście na polityczną emeryturę. Jeżeli przesunął tę cezurę, kiedy się zdecyduje z roku 2027 na rok 2023, no to znaczy, że wie coś, czego my jeszcze nie wiemy. Mianowicie to, że w roku 2023, a może nawet 2022, a może nawet 2021, zacznie się pogarszać koniunktura gospodarcza. I skutki tego pogorszenia objawią się właśnie w roku 2023, wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński zdecyduje się na polityczną emeryturę, ale jak będzie na emeryturze i te skutki się objawią, to on powie, widzicie, za moich czasów tego nie było. Za moich czasów tego nie było. I kiedyś napisałem nawet taki artykuł w najwyższym czasie, Exegi monumentum ere perennius, czyli wznoszę pomnik trwalszy od spiżu. Myślę, że w tym zakresie Jarosław Kaczyński wzoruje się na Edwardzie Gierku, który no, doprowadził do katastrofy, ale ludzie wspominają go do dzisiaj z wdzięcznością, ba, nawet sam Jarosław Kaczyński powiedział kiedyś, że Edward Gierek był wielkim patriotą. To tak, kiedyś dyskutowałem z takim moim znajomym architektem, Niemcem, jeszcze za komuny we wschodnim Berlinie. No i on zresztą się urodził w Polsce w 1943 roku, w Mielcu. No jak żeśmy się tak trochę oswoili ze sobą, to ja mówię, słuchaj, no Michał, ja muszę wiedzieć, co twoi rodzice robili w 1943 roku w Mielcu. Jak mamy się przyjaźnić, to ja muszę to wiedzieć. Nie obraził się, powiedział mi. Jego ojciec był inżynierem lotnictwa, no i w czasie wojny został skierowany tam do zakładów w Mielcu i żonę sprowadził, no i on się urodził. Ja nawet tak jego matkę poznałem, to starsza pani jeszcze po polsku pamiętała dwa słowa, buraki i cebula. No i o czym mogą rozmawiać, czy mogli wtedy rozmawiać Polak z Niemcem? Oczywiście o Hitlerze, o Hitlerze. No i on, w jego opinii Hitler był wybitnym politykiem. Ja mówię, no słuchaj, był wybitnym przywódcą socjalistycznym, ale czy politykiem, to już nie wiem, bo no jak to, co to za wybitny polityk, który w ciągu 12 lat doprowadza państwo już nawet nie do katastrofy, tylko do likwidacji. Przecież w 1945 roku państwo niemieckie zostało zlikwidowane, podzielone na strefy okupacyjne i zarządzała nim konferencja w Poczdamie. No to rzeczywiście tu się zreflektował, ale takie sentymenty są bardzo żywotne. W związku z tym nie wykluczam, że
Mówię, Jarosław Kaczyński mi się nie zwierza, ale nie wykluczam, że w głębi swojego serca pielęgnuje taką myśl, że jak jego już nie będzie, to rodacy podczas nocnych rodaków rozmów będą go z sentymentem wspominali. I tym optymistycznym akcentem kończę swoją wypowiedź. W sposób naturalny przechodzimy do drugiej części naszego spotkania.